Oceniam, że dzisiejsza debata nad pewną przyszłością gospodarczą Polski powinna dotykać kilku wymiarów, w szczególności ze względu na horyzont czasowy. W długim okresie oceniam, że główną barierą rozwojową Polski będzie sytuacja demograficzna. Przez kilkanaście ostatnich lat rodziły nam się bardzo mało liczne pokolenia, jednocześnie mamy płytki rynek pracy i wyż demograficzny lat 50., który przechodzi w wiek emerytalny. Oznacza to, że taka struktura demograficzna może skutkować znaczącym osłabieniem inwestycji, a jednocześnie przekierować pewną redystrybucję jedynie w kierunku konsumpcji prostej. To duże zagrożenie dla koniunktury gospodarczej i rozwoju. W średnim okresie w szczególności bym poddał pod rozwagę pewnego rodzaju skłonność do fiskalizmu, którą ma Ministerstwo Finansów, a mianowicie niepokoi mnie to, że nie ma skłonności do obniżania podatków, które na czas spowolnienia gospodarczego łatwiej pozwoliłyby w Polsce potencjalnie wyjść z takiego chłodniejszego okresu poprzez efekt zwiększenia bazy podatkowej. Inną rzeczą jest pewne ograniczenie dla przedsiębiorczości polegające na dosyć dużej ilości drobnych, ale uciążliwych, tak zwanych postępowań administracyjnych. Jest ich dużo, są one niewielkie, ale jako suma przekładają się na zdecydowanie wyższy koszt rozpoczynania biznesów, wyższy koszt wejścia w prowadzenie działalności gospodarczej. W krótkim okresie, być może jest to, w zasadzie jest to poza pewnego rodzaju domeną rządu, jest to kwestia polityki pieniężnej. Oceniam, że podwyżka stóp procentowych w maju była niepotrzebna, natomiast pytanie jest, kiedy nastąpią obniżki stóp procentowych. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej jest trochę zakładnikiem swojej błędnej decyzji. Odraczając obniżki stóp procentowych, de facto próbuje trochę bronić swojej reputacji, ale w praktyce może to oznaczać dużo gorszą koniunkturę za jakieś kwartał, dwa kwartały, a zatem chwilą prawdy okaże się pierwsze półrocze roku 2013. To może być najgorszy okres z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, jeżeli przyjrzymy się właśnie opóźnionym efektom oddziaływania kosztu pieniądza w czasie. Z obszaru rynków finansowych głównym obszarem dyskusji obecnie jest tak zwana Unia Bankowa. Unia Bankowa jest to nowe hasło, ale z punktu widzenia problemów, których dotyka, jest to zbiór haseł, które już są znane od wielu kwartałów, a czasami lat. W szczególności niepokoją mnie obszary dotyczące ograniczania kompetencji nadzorów lokalnych, nadzorów krajowych w obszarze wyznaczania tak zwanych minimalnych wymogów kapitałowych, tak zwanych dodatków, pewnych buforów kapitałowych oraz obszarów związanych z wyznaczaniem norm płynności. Uważam, że tak zwana Bruksela powinna co najwyżej wyznaczać kryteria minimum, granice minimum, ale nie wskazywać pewnego rodzaju tak zwanego standardu co do potencjalnie kryterium ostrożnościowego. Otóż kryterium ostrożnościowe powinno być spójne dla wszystkich co do kryterium minimum, ale nikt nie powinien ograniczać tych, którzy chcieliby być ostrożniejsi. Zwróćmy uwagę, że właśnie ten kryzys finansowy, który ma miejsce dzisiaj na świecie i również w Europie, on wynika z tego, że kiedyś tej ostrożnej polityki w sektorze finansowym po prostu nie było. Co więcej, przyjrzyjmy się źródłom kryzysów. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z kryzysem lokalnym, krajowym, czy międzynarodowym, czy być może światowym, jego źródła zawsze są lokalne. A więc oznacza to, że to lokalnie należałoby wyznaczać standardy, kryteria, którymi powinny sprostać poszczególne podmioty na rynku finansowym. Także spójrzmy na specyfikę. Nie ma dwóch krajów takich samych. Mimo że poziom konwergencji w Unii następuje, pogłębia się, co jest korzystne, to jednak każda gospodarka pozostaje inna.
ze względu na różne fazy w cyklu koniunkturalnym, różne fazy, jeżeli różnego rodzaju różne zróżnicowanie co do problemów w gospodarce, koniunktury, pewnego poziomu bezrobocia, poziomu inflacji, poziomu różnego rodzaju innych parametrów makroekonomicznych. Zdecydowanie dzisiaj potrzebujemy, aby to lokalny nadzór, oceniając swój lokalny cykl koniunkturalny, skroił na miarę odpowiednie narzędzia nadzorcze. Dlatego uważam, że te kompetencje powinny być lokalne.